Moi drodzy, była piercerka, w zawodzie 10 lat. Nazywam się Ewa, mam 26 lat. Zawodowo zajmuję się piercingiem. 10 lat mam piercerką, słuchajcie. Wielkie marzenie, wielka praca. Moja pierwsza prawdziwa praca, którą sobie wymyśliłam, której się nauczyłam, w której byłam naprawdę dobra. A, miałam naprawdę ludzi zapisanych mocno do przodu i musiałam to jakoś pogodzić z YouTube'em. I YouTube wygrał. I od 5 lat, od kiedy przeprowadziłam się ja z tym pięknym panem tutaj, wspaniałym, najlepszym, do Warszawy, stwierdziłam, że jeśli chodzi o ten zawód, osiągnęłam już wszystko, co chciałam, więc stwierdziłam, że to będę youtuberką pełną gębą. I co? 5 lat bez tego, a nadal nie miałam wszystkich kolczyków, jakie chciałam. Moim pierwszym, o którym marzyłam już od podstawówki, był kolczyk w nosie. Mamę namawiałam codziennie latami i się nie zgadzała na to. Absolutnie. Zrobiłam to w liceum, oczywiście, bez jej zgody. Była wielka kłótnia, wyjęłam tego kolczyka i teraz jadę go zrobić. W końcu. Mając 34 lata. Jeszcze nie wiem, czy z prawej, czy z lewej strony. Wydaje mi się, że z prawej. Bo i tak jak myślisz? Czy bardziej z prawej strony, czy z lewej będzie? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Nie masz preferencji? A ty byś chciał, żebym go zrobiła? Czy ci jest obojętne, czy byś nie chciał, żebym go robiła? Nie chciałbym. Nie chciałbyś, żebym go robiła. Ale jest dla ciebie to okej, że ja chcę to robić i w ogóle jakby... Jasne. Co nie? Może się zaskoczę i mi się spodoba. Czasami noszę sobie takie fake kółeczko zaciskane. No strasznie chcę go mieć. No i w ogóle nie jadę do byle jakiej osoby, bo jadę moim zdaniem do jednego z najlepszych ludzi po prostu w tym kraju. Cieszę się, że pracuję w Warszawie. Do Artura, czyli Morbida, który pracuje dłużej niż ja pracowałam, bo bez przerwy, po prostu jako piercer. Jest sztosowy. Jedziemy do niego. Żeby on mi to wszystko wykonał. Jest przecudowną osobą, za chwilę go poznacie, zaraz zobaczycie. Śliczne, takie malutkie. Będę kiedyś, jak się zagoi, takie nosić. A te dostępne. Te moje. Takie kółeczka są śliczne. To jest mój oprawca. A tu jest zgoda, którą muszę podpisać na wyrzeczenie się wszystkiego, całego majątku i wszystkich organów. Tak, i mniej więcej środa, czwartek przychodzą tacy panowie do pobrania nerki. Tutaj mogę decydować, który. A ja mam dosyć jakby chudy płatek nosa. Jak on będzie mi wystawać trochę, nie to mogę... Nie będzie wystawać. Nie będzie. Nie. Bo spuchnie i nie będzie wystawać. Można go dowiąć nawet. Ach, faktycznie, totalnie. No dobra, dobra. To który? Ten. Ten nos, ten myślę, nos. Czy ten nos, no. To ten taka moja lepsza strona. Lepsza strona, dobrze. Lepsza strona. To te lepsze strony ujawnimy teraz światu. Ale ty i tak przecież nie jeden filmik miałaś bez make-upu. Tak, no ale, to, ale nie tak. Ale nie tak mało. Tutaj nie mam tylko w małym kawałku. To jest no. Taki przymierzak, pożyczak. Przymierzak. Ja to założę, nie sugeruj się grubością, czy że będzie odstawał. Chodzi o ustalenie miejsca od czubka nosa. O, super, to bardzo dobry pomysł. Ja robię coś takiego. No, no i to się będzie trzymać na tak zwane słowo honoru. Aha. I weź go umieść tak jak ty, tak no, umieścisz. No, ja już założyłem, myśli, tak jak ja bym to robił. Ja staram się, żeby to było takie pi razy drzwi, 3/4 od czubka nosa, 1/4 od twarzy. To jest w takim ala cudzysłowie to 1/4. No, to jest ósemeczka. Ósemki najfajniej wyglądają, nie? No bo następny rozmiar to jest dycha w tych nie, to nie, ja mam mały nos. Fabryka nie robi mniejszych. Myślę, że super. Myślę, że tak jest ekstra. Dobra, to ja teraz sobie zaznaczę punkcik, a Dering będziesz miała przylegające ideolo do nochy. Tak! Aż się ucieszyłam i czuję, jak mi spadło. Odbiję miejsce. Pyk, kropeczka. Jeszcze się upewnimy, czy na pewno dobrze się odbiło. W kropce. To co? Zaczynamy. To jest doskonały kadr. Po prostu wygląda się najlepiej na świecie. A jak będziesz dzielna, dostaniesz nagrodę. Lizaka? Nie. Naklejkę? Nie. Ale macie naklejki? Nie. Nie masz naklejek swoich firmowych? Nie mam. Nie może tak być. A tak jest. O, tak potrząsasz, jak śmiesznie potrząsasz. Kapelkę jeszcze do mnie. O. Mhm. Teraz tak, rura, żeby ci gdzieś tam nie wbić i przy okazji septum drugiego nie machnąć. Oddychaj sobie spokojnie, głęboko. I uwaga, głęboki wdech i wydech. I już po robocie. No ja jestem rozczarowana. Ja mogę, ja jeszcze nie skończyłem. Mogę pognębić cię trochę. Nie, naprawdę, w ogóle luziczek. Chcecie tego? Chcecie tego? Powiem ci, że czasem jak sobie pryszcza z nosa wyciskam, to bardziej boli. Prawie nie poczujesz przełożenia. Uwaga, raz, dwa, trzy. Chociaż przy tych właśnie... Poczułam, ale... Tak, ale przy bardziej... tych właśnie AliExpress przechodzi to trochę gorzej. Otarcie las! Ha ha ha.
jest śmieszne, te łezki się zawsze zbierają przy nosie. Ale naprawdę light. Cieszę się. To są łzy szczęścia. I nie to, co zaklęte rewiry. 4 godziny szybciej. Ale jak pamiętasz. No kurde, proszę cię, takich rzeczy się nie zapomina. Tak. Byłem spocony jak mysz po tym wszystkim. Wcześniej się widzieliśmy z 2 lata temu na wyjęcie mikrodermala, a jeszcze wcześniej z jakieś 5 lat temu na tego Dajta pięknego. O, tego tutaj. I wtedy nie było tak szybko, ale było skutecznie. Tak, miejmy nadzieję. Znaczy jest skutecznie, bo siedzi nadal. No, jest. Jak jest twoja recenzja, kochanie? Nadal nie jestem fanem. Nadal nie jesteś fanem. To na szczęście na moim nosie, nie na twoim. Morbid dał mi też książeczkę, gdzie są wszystkie zasady gojenia, ale też wypisane możliwe komplikacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest spoko, to zawsze się dostaje. Słuchajcie, ja tylko... Dla mnie jest najważniejsze. Jako dla osoby, która była tyle lat piercerką, która w ogóle podchodzi do wielu spraw, no najlepiej jak się da. Pamiętajcie, żeby robić przykucia u profesjonalnych piercerów i odsyłam was do swojego mega starego filmu. Aż normalnie łezka w oczach się kręci, włączcie go chociaż na chwilę, zobaczcie mnie w ogóle taką uroczą w ogóle wtedy. To jest film, gdzie mówię właśnie, jak rozpoznać profesjonalnego piercera, po prostu osobę, która was nie skrzywdzi, która wie co robi, która dobrze wam doradzi, która też zawsze będzie pomocą, jeśli cokolwiek złego się dzieje. Bądźcie bezpieczni, kochani. I nie przykuwajcie się samodzielnie w domu, bo to się nigdy dobrze nie kończy. No, stay safe.